Wielka wiosenna wyprzedaż ekspozycji meblowej w Zgierzu. Proponujemy Państwu zakup w atrakcyjnej cenie mebli kuchennych. W swoim asortymencie posiadamy drzwi wewnętrzne z ościeżnicą lub bez. Komody, szafy ubraniowe, meble biurowe, stoły do pokoju czy kuchni, krzesła, szafki nocne, fotele obrotowe. Znajdą Państwo u nas także szkło w różnych wymiarach. Posiadamy również okucia i akcesoria do mebli, bardzo bogaty wybór oraz płyty meblowe. Serdecznie zapraszamy na wielką wyprzedaż bieżącej ekspozycji meblowej przy ulicy Mielczarskiego 8/10. Wszystkie meble mogą Państwo zakupić w bardzo atrakcyjnych cenach. Rety! Co tu dzisiaj taki ruch? Ludzie widzą teraz w nocy tak dobrze jak w dzień. Razi! No, a ich nie! Zobacz więcej na iDrive.pl. Szkła okularowe iDrive dostępne w Italoptika. Zgierz, plac Kilińskiego 9, Gałczyńskiego 40. Infolinia 42 715 55 55. Jest środa, 17 maja, Cezary Adamski, dobry wieczór. Zapraszam na wydarzenia Telewizji Centrum, w których będzie m.in. o wybuchu gazu w jednej z kamienic, której prawdopodobną przyczyną była próba samobójcza. Próby siłowego wejścia do pomieszczenia nastąpiła eksplozja. W wyniku tego zdarzenia 50-latek trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu i zdrowiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Powiemy także o przełamywaniu stereotypów i walce z wykluczeniem osób niepełnosprawnych. Chcemy zwrócić uwagę na to, że są to takie same osoby jak my wszyscy, tylko potrzebują trochę wsparcia, ale funkcjonują tak samo jak my. Wczoraj przed południem doszło do wybuchu gazu w jednym z drewnianych budynków mieszkalnych przy ulicy Libuła. Na szczęście podczas eksplozji nikt nie doznał poważniejszych obrażeń. Prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia była próba samobójcza jednego z lokatorów. Na miejscu była Emila Okupska. We wtorek około godziny 10 zgierscy policjanci dostali informację o możliwym wybuchu gazu w jednym z budynków wielorodzinnych przy ulicy Libuła. Zgierscy policjanci kilka minut po godzinie 10 otrzymali informację o możliwym wybuchu gazu w jednym z domów wielorodzinnych mieszczącym się w Zgierzu. Natychmiast pojechali na miejsce, gdzie była już straż pożarna. Jak się okazało, 50-letni mężczyzna zamknął się w łazience i odkręcił butlę z gazem. Zanim jednak doszło do zdarzenia, mężczyzna kazał swojej 10-letniej córce opuścić mieszkanie. Ta wykonała polecenie ojca, a następnie zadzwoniła pod numer alarmowy. Z informacji uzyskanych od córki osoby poszkodowanej wynikało, że tata znajduje się wewnątrz, odkręca gaz i próbuje wysadzić budynek w powietrze. Natychmiast została podjęta próba wejścia do mieszkania, jednak z chwilą wejścia strażaków do mieszkania mężczyzna dokonał, zapalił zapalniczkę, w wyniku czego doszło do wybuchu, nagły przyrost ciśnienia spowodowany wybuchem spowodował to, że dwóch strażaków zostało odrzuconych na pewną odległość, jednak na całe szczęście nic im się nie stało. Natychmiast została podjęta próba ewakuacji osoby poszkodowanej na zewnątrz budynku. Udzielona została kwalifikowana pierwsza pomoc osobie poszkodowanej. Następnie mężczyźnie udzielono pierwszej pomocy. W wyniku eksplozji doznał on poparzenia twarzy oraz dłoni. Trafił do zgierskiego szpitala. Cały czas jednak trwają prace prokuratury i policji, które mają na celu wyjaśnienie dokładnej przyczyny zdarzenia. Ostatnio dość często nasze miasto odwiedzają parlamentarzyści różnych partii. Niedawno z wizytą gościł lider ugrupowania Wolność Janusz Korwin-Mikke. Tym razem z mieszkańcami Zgierza spotkał się poseł klubu Kukiz15 Tomasz Rzymkowski. Podczas dwugodzinnego spotkania w sali Parku Kulturowego Miasto Tkaczy rozmawiano m.in. o bieżącej sytuacji politycznej w kraju. W dyskusji wzięło udział około 30 osób. Choć frekwencja nie powaliła na kolana, to nie zabrakło jednak gości związanych na przykład z Solidarnością. Na spotkaniu obecni byli również kibice Boruty Zgierz. Poseł postanowił poprowadzić spotkanie w luźniejszej atmosferze i opowiedzieć zarówno o ważnych sprawach dla naszego regionu, jak i poruszyć temat ogólnopolskiej polityki.
Dzisiaj będziemy rozmawiać na pewno o tych bieżących tematach z wielkiej polityki, z polityki sejmowej, o tym, co się dzieje obecnie w parlamencie, o rekonstrukcji rządu, o niekończącej się sprawie Trybunału Konstytucyjnego, tych wszystkich utarczkach opozycji z partią rządzącą. Poseł najwięcej czasu poświęcił na przedstawienie wątpliwości związanych z upolitycznieniem Krajowej Rady Sądownictwa oraz politycznej wojny prowadzonej między PiS i PO. Ostatnimi dniami w mediach głośnym echem odbijają się słowa lidera PO, Grzegorza Schetyny, który w różnego rodzaju wypowiedziach podkreśla, że jego formacja polityczna jest przeciwnikiem przyjmowania do Polski imigrantów. Tomasz Rzymkowski tak to skomentował. Grzegorz Schetyna za wszelką cenę próbuje utrzymać pozycję lidera i dokonuje takich dziwnych zwrotów akcji. Dla mnie jako takiego młodego polityka, półtora roku jestem posłem, mam wrażenie, że polska polityka, polska klasa polityczna ma wiele wspólnego z bohaterami wielu filmów. I tak na przykład Grzegorz Schetyna przypomina mi Jana Piszczka z słynnego filmu z 1960 roku Zezowate Szczęście, który uczestniczy w jednej z manifestacji akademickich w Warszawie i raz krzyczy niech żyje marszałek Rydz-Śmigła, a z drugiej strony krzyczy precz z sanacją. I tak samo się zachowuje Grzegorz Schetyna. Polityk zwrócił też uwagę na uchwalone prawo farmaceutyczne. Poseł ocenił ustawę za bardzo restrykcyjną oraz w dużym stopniu regulującą gospodarkę i zagadnienia związane z prowadzeniem aptek. Nowe apteki będą mogły powstać w określonej odległości od tych już istniejących. Sporo miejsca poświęcono pracom Komisji Śledczej do spraw afery w Amber Gold, w której poseł Kukiz 15 pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Świadkowie chociażby w ubiegłym tygodniu przesłuchiwani dwóch dżentelmenów, którzy byli prezesami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, którzy na moje pytanie, czy mieli kontakt z firmą Amber Gold, twierdzili, że absolutnie nie mieli kontaktu, nie pamiętają, nie wiedzą, po czym przedłożyłem obydwu panom korespondencję, którą toczyli z firmą Amber Gold, nie będącą podmiotem koncesjonowanym, nie będącym firmą, która świadczy usługi lotnicze, tylko udziałowcem najpierw firmy JetAir, a następnie OLT Express Regional. Poseł opowiadał też o planach klubu Kukiz 15, który w przyszłorocznych wyborach samorządowych chce wystawić listy kandydatów do wszystkich sejmików województwa i rad powiatów. Lokalnymi problemami poruszonymi przez gościa była kwestia lokalnego transportu zbiorowego w województwie łódzkim i jego najbliższych rozwiązań oraz kwestia trasy S14, której budowa ponownie została opóźniona. Zgierz został zauważony przez Szkołę Główną Handlową. Nasze miasto otrzymało tytuł Gmina na 5. To kolejna edycja tego rankingu, do którego badania przeprowadza koło studenckie SGH i pracownicy naukowi uczelni. Gmina na 5 to cykliczne badanie naukowe przeprowadzane przez studentów SGH w Warszawie, a konkretnie Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej i Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych. Na stronach internetowych, właśnie w kontakcie bezpośrednim, które pozwalają uzyskać szereg takiej dodatkowej pomocy, całą dodatkową pomoc po to, żeby jak najlepszy ten kontakt zrobić, żeby jak najszybsza ta usługa przedsiębiorców była. Stąd też badania Instytutu Przedsiębiorczości właśnie w Szkole Głównej Handlowej pokazują, które gminy są do tego przygotowane, jak ci przedsiębiorcy są obsługiwani. Aby wybrać i wyróżnić gminy w zakresie obsługi przedsiębiorców, studenci wcielają się w rolę tajemniczego klienta. Dzwonią do poszczególnych urzędów, podając się za inwestora. Sprawdzane są też strony internetowe. W Zgierzu badano jakość kontaktu pomiędzy pracownikami urzędu a petentem. Jak przedsiębiorcy mogą kontaktować się z urzędem, jak są usługiwani, jakie informacje mogą zaciągnąć w tym kontakcie bezpośrednim. Stąd też nasze przedsięwzięcia, jakie są realizowane, można powiedzieć, odniosły sukces. Tutaj gorący ukłon w kierunku moich pracowników, właśnie chociażby działalność Zgierskiego Centrum Przedsiębiorczości powoduje, że przedsiębiorcy mają szereg informacji udostępnianych. To zostało docenione przez Szkołę Główną Handlową w zakresie wyróżnienia nas właśnie Gmina na Piątkę, za co dziękujemy, bo to ważne dla nas, że ten system komunikacji usprawniany za każdym razem pozwala uzyskać jak najszerszą spektrum wiedzy dla przedsiębiorcy w zakresie jego obsługi, a również takiego bezpośredniego kontaktu
z nimi właśnie w trakcie czynności. Ranking obejmuje teren całej Polski. Badane są wszystkie województwa i powiaty. W tej klasyfikacji po raz pierwszy w historii Zgierz znalazł się obok takich dużych miast jak Wrocław, Poznań czy Gdańsk. Co warto dodać, władze miasta liczą na kolejne wyróżnienia w tej kategorii. Przy zdobyciu po raz czwarty takiego tytułu można uzyskać złotą gminę na piątkę. Na świecie żyje ponad 500 000 niepełnosprawnych. Średnio przynajmniej 1 na 10 osób jest niepełnosprawna fizycznie, umysłowo lub wykazuje zaburzenia w sferze zmysłów. Niestety bardzo często spotykają się w swoim życiu z różnymi trudnościami. Wciąż największy problem stanowią bariery mentalne, jak choćby stereotypy. Organizowany w całej Polsce Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie to okazja do przełamywania społecznych granic i uprzedzeń. Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 roku. I chociaż to święto przypada oficjalnie na 5 maja, to jednak jest on obchodzony przez cały miesiąc. W Zgierzu celebrowano go wczoraj. Jest to impreza cykliczna już od wielu lat na terenie miasta Zgierza. Organizuje ją Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu. I ta impreza ma na celu podkreślenie tego, że osoby niepełnosprawne intelektualnie są tak samo ważnymi osobami, że ich godność jest niezwykle ważną, taką może nie cechą, ale jest to taka idea, że godność osoby niepełnosprawnej musi być traktowana na równi z godnością wszystkich ludzi. Dlatego oni sami chcą w ten sposób podkreślić swoje umiejętności, swój talent i zaprezentować to, co potrafią robić najlepiej. Z okazji Dnia Godności Zgierskie Towarzystwo zorganizowało specjalny piknik, na którym nie zabrakło podziękowań dla wszystkich przyjaciół oraz sympatyków tej organizacji. Wydarzeniu towarzyszył przegląd twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych, sami o sobie. Oprócz tego nastąpił finał projektu edukacyjnego dla zgierskich gimnazjalistów. Cała inicjatywa została podzielona na 3 etapy. Były spotkania młodzieży gimnazjalnej z nami właśnie w szkołach, gdzie chcieliśmy właśnie zwrócić młodzieży na obecność osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Drugim etapem to już etap dla osób chętnych. Młodzież przyjechała do nas do ośrodka na ulicę Chełmską, poznała strukturę działania ośrodka i miała możliwość wzięcia udziału w zajęciach terapeutycznych razem z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Trzecim właśnie etapem jest podsumowanie całego projektu i był ogłoszony konkurs wśród młodzieży. Był to w kategorii konkurs literackiej, techniczno-plastycznej i zgłosiły się tutaj osoby, które przygotowały te prace i dzisiaj jest rozstrzygnięcie. Wczoraj także nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod tytułem Powiatowi Artyści. Mimo dużych zmian, jakie zachodzą w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością intelektualną przez resztę społeczeństwa, to przedsięwzięcie, jakim są Dni Godności, wciąż odgrywają bardzo dużą rolę dla społeczeństwa, w tym także dla mieszkańców powiatu zgierskiego. Mniejszości seksualne w naszym kraju od lat domagają się zrównania ich praw z parami heteroseksualnymi. Są więc happeningi, marsze, parady mające zwrócić uwagę na ich potrzeby i problemy. Te najczęściej wywołują wśród reszty społeczeństwa mieszane uczucia. 17 maja 1990 roku homoseksualizm został wykreślony z listy chorób Światowej Organizacji Zdrowia. Dziś więc właśnie przypada z tej okazji Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią. Co wiemy i co sądzimy o gejach i lesbijkach i jak bardzo różnią się nasze opinie od mieszkańców dużych miast, sprawdzał Rafał Woźniak. Bycie tolerancyjnym to niezwykle ważna i istotna cecha. Pozwala nam ona na swobodne poruszanie się wśród ludzi, których cechuje jakaś odmienność. Bardzo często zapytani o to, czy jesteśmy tolerancyjni, odpowiadamy twierdząco. Jednak wiele zachowań wskazuje na coś zupełnie innego. Na początek zapytaliśmy Zgierzan, jak by zareagowali na widok całujących się mężczyzn. Dwóch chłopaków, którzy się całują i sobie siedzą na kolanach. A co by mi to przeszkadzało? Ile lat temu? Ja miałam sąsiadkę, też miała jednego syna i też się z kolegą prowadzę. To było 30 lat temu. Takie coś to wie pan, to jest już dla mnie w porządku. No. Mężczyzna powinien mieć z kobietą być, a nie kobieta z kobietą albo mężczyzna z mężczyzną. To już obrzydzenie. Trochę razi. Myślałem, że to jest tolerancyjne na przykład, bo
kiedyś byłem w Holandii i myślałem, że tarantyny jestem, bo dziewczyny, nie? A tam dziewczyny, fajnie, nie? Ale tam tak się napatrzyło się tak dziewczyna z dziewczyną i tak jedna tak naprawdę to tak w spodniach, nie? Krótkie włosy. Znaczy to tak... Jak to lubi, no. Dopóki w rodzinie nie pojawi się ktoś o orientacji homoseksualnej, świat gejów i lesbijek wielu ludziom wydaje się dość egzotyczny. Jak ma pani kogoś takiego w rodzinie? Nie. A jakby był ktoś taki, to co? Trudno. Takie życie. No, ma pani, mówi trudno, czyli szanuje tych ludzi, czy raczej nie? Nie przeszkadza mi to. Nie. Przynajmniej się nikt nie ujawnił, no, tak? Rozumiem. Nigdy tego nie wiadomo jest, ale... Nie wiem, trudno powiedzieć. Nie ma znajomego bynajmniej, który tam pełno jest dużych, starych kawalerów. Twierdzi, no nie wiadomo, nie. Nawet ktoś żonaty może się okazać. Ale ja uważam, że człowiek się zrodzi z pewnymi predyspozycjami i nie ma na to rady. Że to genetycznie jednak. Tak. Ostatnim naszym pytaniem ze sprawdzianu o tolerancji było, czy byliby w stanie zaakceptować paradę równości, która odbywałaby się co roku w centrum naszego miasta. Nie, no po co to potrzebne? Nie. Nie bardzo? Nie bardzo. Widziałem w Łodzi, jak byłem na takiej paradzie, to widziałem gejów, widziałem paradę gejów. No, ale szanuje pan. Tak, oczywiście. To jest trudny temat do powiedzenia. Znaczy, człowiek jest katolikiem niby, nie? Mhm. Osobiście nic nie mam, ale jeżeli... I raczej daleka ode mnie. Ja nie mam nic przeciwko. Zdania Zgierzan na temat homoseksualizmu były, jak widać, zróżnicowane. Część z nich uważała, że brakuje nam jeszcze trochę otwartości na to, co odmienne. Inni twierdzili, że Polacy to tolerancyjny naród. Najpierw narzekaliśmy na ociągającą się wiosnę, a teraz z marszu mamy praktycznie lato. Najbliższe 3 dni zapowiadają się bardzo ciepło i słonecznie. Co więcej, temperatury powyżej 20 stopni mają utrzymać się przynajmniej do końca miesiąca. Dzisiejszej nocy temperatura spadnie jeszcze do około 10 stopni Celsjusza. Czwartek zapowiada się pogodny, z przejściowym jedynie zachmurzeniem. Termometry pokażą do 23 kresek w cieniu. W piątek i sobotę także nie będzie padać, a słońca na niebie będzie zdecydowanie więcej niż chmur. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie 25, a w nocy 12 stopni. Ciśnienie od jutra zacznie powoli spadać, w sobotę osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Zachęcam jednak do pozostania z nami, bo już za chwilę kolejne wydanie programu Dobrze Radzę, czyli Vademecum Centrum. A na kolejne wydarzenia ze Zgierza i okolic zapraszam oczywiście w piątek o 18.30. Sympatycznego wieczoru życzę. Pozdrawiam. Dzień dobry Państwu, witamy w naszym programie poradniczym. Rozpoczął się czas największej płodności, a więc doradzimy, jak zajść w ciążę na wiosnę. Oczywiście to żart.
Dziś będziemy za to jeść i przekonamy się, czy można zdrowo i smacznie grillować. No właśnie, podobno okazjonalne grillowanie może być smaczne i zdrowe, ale żeby takie było, warto przy tym przestrzegać 6 zasad, które pozwolą zachować walory zdrowotne wrzucanych na ruszt potraw. Na pewno wybieraj produkty o zmniejszonej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych. Mięso z grilla jest mniej kaloryczne od smażonego, bo zawarty w nim tłuszcz wytapia się pod wpływem wysokiej temperatury. Należy pamiętać, że jest ono jednocześnie źródłem mniej zdrowych, nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie. Zatem zamiast kiełbaski czy karkówki, warto zdecydować się na mięso mniejszej zawartości tłuszczów, np. kurczaka, indyka lub chudą wołowinę. Zacznijcie Państwo grillować ryby. Są one bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Pozytywnie wpływają na stosunek złego i dobrego cholesterolu, zmniejszając tym samym ryzyko miażdżycy i chorób serca. Zdrowym dodatkiem mogą być także warzywa, marynowane w olejach o wysokiej zawartości jednonienasyconych tłuszczów kwasowych. Jeśli chcecie Państwo zadbać o profil nienasyconych kwasów tłuszczowych na grillu, dobrym wyborem będą wspomniane wyżej ryby. Możesz także inaczej przyrządzić popularne na grillu grzanki czosnkowo-ziołowe. Przyrządzenie z masłem są bogate w niezdrowe, nienasycone kwasy tłuszczowe, dlatego warto zastąpić je wysokiej jakości margaryną. Jest ona bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe. Po dodaniu ziół oraz czosnku będzie nie tylko smaczną, ale i zdrową alternatywą dla maślanych grzanek. Zwracajcie Państwo uwagę także na skład produktów. Kiełbasa i karkówka to właśnie te produkty, które można znaleźć najczęściej na polskim grillu. Jeśli decydujemy się na ich grillowanie, wybierzmy te, które nie zawierają konserwantów i barwników, które pod wpływem temperatury będą wydzielać substancje szkodliwe dla zdrowia. Zdrowszym wyborem od gotowych produktów będą mięsa świeże od sprawdzonych dostawców. Korzystaj z marynat na bazie olejów. Marynata na bazie oleju i soku z cytryny pozwoli zachować walory smakowe mięsa. Pamiętaj jednak, aby do przygotowania marynat, tak samo jak do smażenia, wybierać oleje rafinowane o wysokim punkcie dymienia, np. olej rzepakowy. Poza tym, że odznacza się wysokim punktem dymienia, zachowuje jednocześnie wysoką zawartość zdrowych kwasów. Warto grillować na aluminiowych tackach lub folii ułożonej w taki sposób, aby nadmiar wyciekającego tłuszczu zbierał się w rowkach. Bezpośrednio na ruszcie można grillować tylko te potrawy, które wymagają krótkiej obróbki cieplnej, jak na przykład warzywa i ryby. Wszystko ładnie się już zgrillowało, tak mniej więcej wygląda zdrowe jedzenie. Chudy karczek, fajnie przyprawiona papryczka, upieczona, cukinia na talerzu, chleb czosnkowy, jabłkowy sok. Czuję się prawie jak Makłowicz, a ja zapraszam Państwa już na kolejne wydanie Vademecum. Mam nadzieję, że będzie równie smacznie i zdrowo. Do zobaczenia.